3 października minęła setna rocznica urodzin honorowego obywatela Tczewa, Kazimierza Piechowskiego. Władze miasta z tej okazji postanowiły przybliżyć mieszkańcom sylwetkę uciekiniera z Auschwitz. Odbyła się okolicznościowa msza, odsłonięto pamiątkową tablicę i zaprezentowano film z udziałem Piechowskiego o historii jego życia. Urząd Miejski w ramach obchodów roku Kazimierza Piechowskiego, specjalne uroczystości upamiętniające uciekiniera z Auschwitz, przygotował na 3 października, czyli w stulecie urodzin honorowego obywatela Tczewa. Dzisiaj obchodzimy stulecie urodzin Kazimierza Piechowskiego. I to była taka doskonała okazja, żeby z jednej strony upamiętnić ten moment i samego pana Kazimierza odsłonięciem tablicy pamiątkowej na domu, w którym on mieszkał za czasów młodości. Co nastąpiło w dniu dzisiejszym po mszy świętej w intencji właśnie Kazimierza Piechowskiego. Ale zanim to nastąpiło, z przewodniczącym Rady Miasta i z wicestarostą złożyliśmy wiązanki kwiatów na grobie Kazimierza Piechowskiego, który jest pochowany na cmentarzu przy ulicy Gdańskiej. Mirosław Pobłocki odsłonił tablicę na budynku Sambora 18 w otoczeniu mieszkańców kamienicy, radnych miasta i powiatu oraz innych gości. Po tej uroczystości w Centrum Kultury i Sztuki można było zobaczyć film Uciekinier w reżyserii Marka Tomasza Pawłowskiego. Dlaczego zdecydowałeś się dzisiaj po południu spędzić czas, przyjść obejrzeć ten film? Bo interesuję się historią. Ciekawą jest historia Kazimierza Piechowskiego, który jako jeden z trzech uciekł z obozu Auschwitz. Piechowski, no przecież to jest znana osoba w całym kraju. Dlatego jesteśmy. Nie znam Piechowskiego, ale znam jego kolegów z Tczewa i tego. I dlatego przyszedłem obejrzeć ten film. I chcę po prostu się przekonać, jak to było. Wiem tylko tyle, że pan Piechowski no, był w obozie, uciekł i przyszłam na film. Dowiedzieć się więcej. Dowiedzieć się więcej historii jego życia. Przed projekcją list autorów filmu odczytała dyrektor CEKiS Joanna Grabowska. Radosław Wiecki, historyk, pracownik Fabryki Sztuk, w zapowiedzi do filmu przedstawił kilka ciekawych i ważnych informacji. Dziś Kazimierza Piechowskiego poznaje cała Polska. Cała Polska zaczyna doceniać tego człowieka. Dlaczego? Przede wszystkim przez pryzmat jego wojennej historii. Jako więzień obozu niemieckiego w Auschwitz zdołał wraz z trzema swoimi współwięźniami, kolegami uciec, ale uciec w sposób nietypowy, brawurowy, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć filmowy, ponieważ wykorzystali samochód komendanta obozu, przebrali się w mundury, użyli broni strażników niemieckich, także wyjechali jako oficerowie, jako Niemcy z tego obozu. I była to na tyle brawurowa ucieczka, że sami Niemcy byli nią bardzo mocno zdumieni. Nie mogli dojść do tego, jak ci, którzy mieli zostać numerami, pozbawieni swojej woli, swojej tożsamości, zdobyli się na tak zuchwały czyn i w taki sposób okpili w zasadzie swoich oprawców. Wystawa, którą Fabryka Sztuk zorganizowała w roku Kazimierza Piechowskiego, nosiła tytuł Uciekałem, żeby żyć. Po wojnie też Kazimierz Piechowski uciekał. Zdecydowanie. Po wojnie, po ucieczce z obozu walczył w szeregach Armii Krajowej, a po zakończeniu II wojny światowej upomnieli się, w tym złym oczywiście słowa tego znaczeniu, komuniści o pana Kazimierza. Także drugi raz siedział w więzieniu, tym razem komunistycznym, także można powiedzieć, że wojna i PRL zabrały mu najlepsze lata życia, bo siedział w niemieckim obozie, a później w więzieniu komunistycznym. Film Uciekinier to fabularyzowany dokument z udziałem samego Piechowskiego, który opowiada o swoim życiu od lat młodości do późnej starości, kiedy to realizował ze swoją żoną pasję podróżowania po całym świecie. Bohater filmu ze szczegółami opowiedział również o ucieczce. Kazimierz Piechowski do końca życia mówił, że on cały czas uciekał przed czymś, a ostatnie momenty spędził w Tczewie, bo bardzo często tutaj przejeżdżał. On się spotykał z młodzieżą, zresztą dzisiaj tutaj na widowni też jest bardzo dużo młodych ludzi. On się z nimi spotyka, żeby przekazać te relacje z tych czasów pobytu w obozie, ale też przekazać im pewne takie wartości patriotyczne i zamiłowanie do wolności.